Dzień dobry. Kolejne zadanie, które omawialiśmy na dzisiejszej lekcji. No i zadanie brzmi tak. Mamy znaleźć wszystkie liczby naturalne n takie, że liczba n do trzeciej plus n kwadrat plus n minus 3 jest liczbą pierwszą. No i zwróćcie uwagę, że n do trzeciej plus n kwadrat plus n minus 3, jeśli weźmiemy n równe 1, to wartość tego wyrażenia jest 0. W związku z tym, no bo to jest 1 plus 1 plus 1 minus 3. W związku z tym można zaryzykować, że da się przedstawić to wyrażenie w postaci iloczynów dwóch czynników. Jednego takiego, n minus 1, który jest właśnie równy 0, jeśli n jest równy 1, i drugiego czynnika. No i jak dojść do takiej postaci? No, trzeba założyć to, że tutaj stoi n kwadrat, to od razu widać, bo n razy n kwadrat to jest n do trzeciej, a tu przy n do trzeciej stoi jedynka, więc tu przy n kwadrat musi też stać 1. No ale zamiast tej dwójki i trójki można założyć dowolne czynniki a i b i po prostu porównać lewą i prawą stronę. Prosto otrzymamy, no, na przykład to, że b równa się 3 tutaj, to od razu widać, no bo jedynym wyrazem, który nie zawiera n w iloczynie tych dwóch czynników, to jest iloczyn minus 1 przez ten wyraz stały. Minus 1 razy 3 równa się minus 3. Wyraz stały, czyli bez n-a. No, czyli znaleźliśmy dobrze, tak? Bo tutaj po tej stronie też jest minus 3. A to 2n, to trzeba się trochę zastanowić. Jak mówię, założyć, że to jest a razy n i spokojnie rozpisać prawą stronę i porównać z lewą. No, iloczyn takich dwóch czynników musi być równy p, a zatem jeden z nich musi być równy 1, a drugi p. No oczywiście jeden z nich mógłby być równy minus 1, a drugi minus p, no ale jeżeli to są liczby naturalne, to ewidentnie n do kwadratu plus 2n plus 3 jest większe od zera, w związku z tym nie może być ujemne, nie może być równy minus p, na przykład, albo minus 1. Chociaż w ogólnym przypadku to trzeba takie wszystkie możliwe warianty sprawdzić. No, w takim razie n minus 1 równa się 1, n równa się 2, no i 2 do trzeciej plus 2 do kwadratu plus 2 minus 3, to jest 8 plus 4 plus 2, 12 plus 14 minus 3, 11. 14 minus 3, 11. I to rzeczywiście jest liczba pierwsza. No więc jedynym rozwiązaniem jest n równa się 2 i p równa się 11. To wynika z konstrukcji.